No i witam w czwarteczek. No ja właśnie zawsze w czwarteczek śniadanie sobie wezmę do pracy. Miałam zamiar wstać wcześniej, no ale mi nie wyszło. No trudno. Trudno się mówi. Wrócę o 19 i co? I się nie będzie nic chciało, nie? Bo po co? Biorę sobie pomidorki parę. O. Parę pomidorków. Ogółeczka. Wczoraj też sobie brałam takie śniadanko. Znaczy śniadanko. Posiłek do pracy. No, kucyczka sobie. A tak, związałam już. Może sobie jeszcze ogórka dokroję, bo mam wędlinka. Biorę go normalnie. To wezmę jeszcze kawałek. Gdzie ten nóż? No, tam wygląda pięknie na dworze. Ja jeszcze nie wychodziłam. No, a chciałam wstać wcześniej, żeby pranie włożyć. Zapomniałam sobie wczoraj ustawić. I się nie śmiejcie ze mnie z tym praniem. Ale ja ciągle mam pełno prania. No, a chciałam znowu wyprać sobie koce. I tak jakoś, ja nie wiem, od jak wróciliśmy, to nie mogę się ogarnąć po prostu. Nie mogę. Po prostu nie mogę się ogarnąć. Ani w domu, ani... Znaczy w robocie to w robocie, ale w domu absolutnie. Wszystko narasta. Napięcie narasta. Narasta mi napięcie. No, biorę sobie takie warzywka, które mam. Teraz sobie zrobię dwie kanapeczki do tego. Szyneczkiem i ze serkiem. I lecimy, nie? A ja sobie budzik ustawiłam na 6. Ambitnie wiem. Bo normalnie to wstaję o 7 albo chwilę po 7. Jak mam na 10. Ale to i tak nic nie zdążam, ja nie wiem. No. A że wczoraj poszłam dosyć szybko spać. Więc przestawiłam budzik godzinę wcześniej, mówię, wstanę. Coś to ogarnę, zanim wyjdę, nie? No ale chwilę przed tym, jak miał mi zadzwonić budzik, przestawiłam go na 7.
bo czułam, że to jeszcze nie mój czas na wstawanie. A jeszcze serka sobie dowalę. A co? I nie pykło. Nie pykło mi dzisiaj i wczoraj. Może jutro pyknie. No, mamy na dzisiaj rosołek. Te szparagi się dobrze trzymają, więc nie wiem, czy ja je dzisiaj zrobię, czy jutro. Widać, że były świeże, bo nic się z nimi nie dzieje kompletnie. Więc zobaczymy, jak moje chęci będą na to wszystko. O, i sobie robię takie dwie kanapeczki, składam, a później sobie rozkładam. No. I do tego warzywka mam. Taki mam posiłek. A jak ja bym to tu wsadziła po to folii, zobaczymy, czy mi się zmieści. O. Jakbym to tu dała, żebym 50 rzeczy nie miała. O. Bardzo fajny ten pojemnik. Pojemny. Super, super. Super. No. To śniadanko mamy gotowe. Zostało mi 10 minut, żeby wyjść. I lecimy do roboty. Bo nie ma co, trzeba robić. Trzeba zapierdzielać. Nie ma to tamto. Tu jeszcze dowalę do zlewu, się wysypuje. No, masło zawinę. No, nie wiem, czy Wiktoria będzie, bo Wiktoria jeszcze śpi, ma na później. Jakiś, mówię wam, człowiek nieogarnięty. Po prostu nieogarnięty. Tyle by się chciało zrobić, a czasu i chęci nie ma. Ale nic na siłę, prawda? Nie będziemy się tu stresować. Mam nadzieję, że przyjdzie moment i rozwalimy system. Bo nie wiem, czy tak macie, że nic nie planujecie, ale się weźmiecie za jakąkolwiek robotę i całą chałupę posprzątacie w 2 godziny na tip-top z myciem okien. W ogóle wszystko, wiecie, szafek. I idzie i jest świetnie i nawet się nie zmęczycie. A jest tak, że macie zrobić jedną rzecz, robicie ją pół dnia i tak nie skończycie. Ja tak mam. Więc jak czuję, że to nie jest mój moment na cokolwiek, to nawet nie zaczynam, bo jeszcze gorzej się to kończy niż jak zaczynam. To jest jeszcze później gorzej. Więc mi się to wcale nie opłaca. No. Więc ja dzisiaj tak. Patrzę, czy coś mi tu leci. Nic nie leci. No, to ja lecę do pracy. No i zasuwam. Dzisiaj sobie ubrałam lżejszą kamizelkę. Bo ma być niby ciepło. Znaczy jest ciepło, ale ma być cieplej. A nie wiem, jak z powrotem będzie. Więc coś muszę mieć, nie? Do zarzucenia, bo nie wiadomo.
czy oni prawdę mówią, czy nieprawdę. Nie chce mi się. Ja w ogóle jestem taka od paru dni, nie chce mi się. Kuźwa. I co tu zrobić? Lecę. I se człowiek wrócił do domu. Ale jak tu ciemno! Se człowiek wrócił i se nastawi pranie, nie? No. Wy się nie śmiejcie. No. Pranie to sens życia. Cześć, Nela. Od razu se wstawię trampy do poprania. Nie się wypiorę. Nastawię sobie tak, żeby było, że jak wstanę, żeby już było wyprane albo się kończyło. Tak. Tu zresztą sobie włożyłam mój płaszcz, taki wiecie, wiosenno-jesienny, żeby przeprać. A coś tu jest w kieszeni. O, moje słuchawki się znalazły. Tramposzczały. Muszę tą część, tu jest. Co się drapiesz? Proszę się nie drapać. Zakaz drapania. O, matko wam powiem, i dalej mi się nie chce. A wracałam, to była fajna pogoda. No, ale jak dojechałam do domu, to już padało. Ja sobie jeszcze myślałam, o jasno, może na ten ogród zdążę chociaż na pół godzinki. Chęci były. No, ale jak zwykle z wykonaniem lipa, nie? No, takie szare powsadzam, takie wiecie. Tu widzę dużo o takich szarości jest. No. Oła, oła, skurcza mam. Jakiego ja mam skurcza? No i co ja zrobię, no, że to tak jest ciągle. Ciągle jest co prać. A tu jeszcze mam w koszu, żeby nie było, że nie. Ja nie mogę. Nie wiem, bo czasem mam wrażenie, że to ktoś podrzuca te pranie tu. I to jest niemożliwe. Człowiek w kółko chodzi w tym samym. Kuźwa. A ciągle pełno. No. Dlatego ja naszykuję sobie o. No. A wrócę, to też coś nastawię, nie? Pomagasz? Pomaga dziewczyna. Szamana, tak? Jesteś dziewczyna szamana? Ale do pralki nie włazi. Wariatko. Gdzie do pralki? A po co do pralki mi tu włazi? Co? Nie ma po co do pralki. O, jeszcze szara szkarapeta.
A gdzie jest druga szara szkarapeta? O, jest i druga. No. Jezu, jak mnie rozsadzi. No, jeszcze będzie białe i ciemne. No i takie życie. Od prania do prania. O matko, co zrobić? Co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz? O, jeszcze wsadzę ten mój sweterek. O, będzie git, nie? Nie, Nelcia? Będzie git? Będzie git. No, to mogę resztę dać do kosza, bo już się zmieści. No. To na zaś. A płynu wlejemy. Niech się już płyni. O. Nastawimy czas. I się będzie prało. Takie życie. A jeszcze skarpeta użyta dziś. Dorzucę. O, tu już moje piżamsko. Zaraz przebiorę. Normalnie się zmęczyłam. Normalnie. Nelcia. No i widzicie, no. Jutro jeszcze do roboty trzeba iść. Później... Coś mi się smarkać zachciało. A później to już będzie głowa wolna. Był weekend wolny też. No, ale tak jak mi się nie chce w tym tygodniu, to mi się po prostu dawno nie chciało, nie? Która godzina? 8. No bo muszę czas na pralkę ustawić. 8. 9, 10, 11, 12. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Dobrze mówię? Czyli 10 godzin, tak? Za 10 godzin ustawię, żeby się włączyła. No. Będzie git. Będzie gitara. Tak, za 10 jeszcze raz. 8. 9, 10, 11, 12. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. O 6 się włączy. 2 godziny się pierze, to 8 z hakiem będzie wyprane. Zdążę powiesić. No. Będzie gitara, więc tak jest ustawione, się o 6 pralunia włączy. Ale jest równo 8? Teraz jest 4 po. O, 4 po. No. No to może być. To widzicie. Nela bierze toaletę na toalecie. Ja wstawiam pranie, się przebieram, no ale tego wam nie nagram. Idziemy coś tam pooglądać sobie jeszcze. Może coś się zje jeszcze, nie wiem.
nawet głodna nie jestem, wam powiem, nie? Taki mam zamuł. Że toż to je szok. Po prostu. Toż to je szok. W ogóle w tej łazience to ciemno jak. A ja jeszcze ją pomalowałam na czarno. O, patrzcie. Z sufitem. No. Zawsze mi się marzyła czarna łazienka, więc sobie pomalowałam. A co? A kto mi zabroni, nie? No, to ja się przebieram. A z wami się żegnam. I widzimy się jutro. Pa!